4-5 Elba, nowy jacht. Odbyłem na nim pierwszy rejs. Troszkę będzie bałaganu, ale chciałem Wam troszkę o nim opowiedzieć. Messa, bardzo sympatyczna. Widoczność panoramiczna. Wada, żaluzji wewnętrznych nie ma. Jest płachta biała na zewnątrz, którą się zakłada, jeżeli chcemy, żeby w środku był cień. Zakładanie tego jest kłopotliwe. Żaluzje według mnie są trochę lepsze. Mamy tutaj mikrofalę, której i tak nie używaliśmy. Kuchenka gazowa. Piekarnik elektryczny. Piekarnik jest elektryczny. Miejsce na śmieci. I tu jest taki mały, śmieszny patent. Za duży worek tutaj nie wejdzie. Ta półka jest sztywna. Nie da się jej wymontować. Także wchodzi mały worek na śmieci. Co jest fajne? Fajne jest to, że są dwa krany, dwie pompy wodne. Jedna do wody słodkiej. Jedna do wody słodkiej, a druga do wody słonej. Duża oszczędność przy myciu naczyń. Zwłaszcza, że jak w porównaniu do Bali nie ma zmywarki. Tu mamy lodóweczkę. Właściwie zamrażalnik. Zamrażalnik, czyli coś, co od góry do dołu mrozi. Trzeba go dobrze zamykać. Trzeba uważać na to, żeby był dobrze zamknięty, bo inaczej nie mrozi. Tu mamy już zwykłą lodówkę. A na zewnątrz jest jeszcze jedna lodóweczka. Którą mamy pod ręką. Oczywiście na wodę. O, która tu nawet stoi. Pokażę raz wnętrze. Aha, jest taka ciekawostka. Stolik nawigacyjny. Właściwie namiastka tego, co się chowa. Nie ma tutaj siedziska. Generalnie jest ono niepotrzebne. Stół duży wystarcza. Stół się kładzie. Można spać dość wygodnie. Materace, sprawdziłem, są wygodne do spania. Nawet bardzo wygodne, powiedziałbym. Tu mamy patencik do otwierania. Gratingów. Tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze. O, tu mi się kabelek oczywiście zaplątał. Jeszcze raz Wam pokażę. Miejsc do chowania jest multum. Miejsc do chowania jest bardzo dużo. Naprawdę można się pomieścić ze wszystkim. Teraz przejdźmy do kabin. Kabinki. Tutaj wejdziemy jeszcze do kabin. Mamy tablicę rozdzielczą. Jak posiada klimatyzację, ale klimatyzacja działa tylko w salonie. Wszystkie przyciski są w tym miejscu. No i kabinka. Kabinka rufowa prawa. Praktycznie one są niewiele się różnią między sobą. W każdej kabinie jest już 230 światełka, USB. Jak nie ma generatora, ale ma mocny inwerter, który pozwala z akumulatorów przetwarzać na napięcie 12V na 230. Toaletka. Miejsce z kabiną prysznicową. Tak. Z automatycznym ssaniem wody spod prysznica. No i to toaleta elektryczna. I toaleta elektryczna jednoprzyciskowa. Co jest fajne w tej toalecie? Między innymi to, że są deski samozamykające się. Ale najfajniejszą rzeczą jest to, jak ta toaleta pracuje. Mamy przycisk. Ten przycisk napełnia wodę w toalecie.
Oczywiście każda toaleta ma zbiorniki fekalii. Tak. A ta część wyciąga. Wadą toalet elektrycznych jest ich hałas. Natomiast te są stosunkowo ciche. Tak jak powiedziałem, mają one zbiorniki fekalii. Mój waleczka jest, powiedziałbym, taka do umycia ząbków. Nic więcej. A tutaj jest prysznic. I tu na dole jest zawór do zamykania i otwierania zbiorników fekalii. Pokażę jeszcze to w drugiej toalecie. Kabina dziobowa prawa. Tutaj pod każdym łóżkiem jest duża szuflada na rzeczy. Dość wygodna wprawa. Okienka duże, widna kabina. Oczywiście też każda kabina posiada swój luft. Swoje okienko otwiera od góry i z boku, co jest ważne, że chodzi o wentylację. Tu mam jeszcze szafę taką na różne rzeczy. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest tutaj mnóstwo miejsca do chowania. Teraz przejdziemy do toalety następnej. Tak samo wszystko elektryczne. Tutaj w tej toalecie, zobaczcie, jest opisane, gdzie jest zawód fekalii, jak się go otwiera, zamyka. O, a jest on dokładnie w tym miejscu. Jest w tej chwili na otwarciu. Wyjścia awaryjne pod schodkami, które się demontuje, są zamykane, nie do rozbicia, ale są zamykane. Przetyczka też jest, żeby się nie otworzyły okienka, albo ktoś z zewnątrz ich nie otworzył. Tak się często robi na Karaibach. I tyle, jeżeli można powiedzieć o zabudowie wnętrza. Teraz przejdźmy na zewnątrz. Przejdźmy na zewnątrz. Okna oczywiście rozsuwane. Całkowicie tak samo, w patent jak w każdym praktycznie katamaranie. No i teraz przechodzimy do stanowiska skiperskiego. Tak wygląda stanowisko skipera. Manetki. Jeżeli chodzi o wrzucanie, o sprzęglanie układu, system jest nie tak w innych manetkach, że tu się naciska i się rozprzęgla. Trzeba wyciągnąć wajchę i przesunąć. Co widzi skiper? Skiper swojego stanowiska, jeżeli chodzi o dziób i boki, widzi tak. Szczerze? Mało. Mało. Prawy pływak oczywiście jest o wiele lepiej widoczny, a zwłaszcza jeżeli chodzi o tył. Możemy się tutaj wychylić i zobaczyć, jak parkujemy. Natomiast lewy pływak jest praktycznie całkowicie niewidoczny. I jest to dość duża wada. W Sabie 50 w tym miejscu miałem jakieś wycięte okienko i można było troszeczkę podglądać pływak drugi. Można to robić, tak jak ja to czasami robię, że staję w ten sposób. Staję w ten sposób. Jeżeli manewruję samymi manetkami, to staję jakby do góry nogami, czyli odwrotnie.
wygląda mnie odwrotnie. Koło się nie zakręca, ale kogoś stawiam, kto trzyma to koło na sztywno i w ten sposób mogę, widząc lewy pływak i widząc prawy pływak, mogę manewrować. Ale jest to dość uciążliwe, zwłaszcza kiedy rzeczywiście czasami przydaje się zrobić korektę za pomocą płet sterowych. Praktycznie wszystkie liny poprowadzone są do kokpitu. Mamy trzy kabestany, w tym jeden kabestan mamy elektryczny. Jednobiegowy w tym przypadku. Co jest fajne dla mnie? Oczywiście sandek, którego rzeczywiście korzysta załoga. I co chwalę zawsze, to to, że bom jest umieszczony nisko. Że przy rzucaniu bomu mogę operować z poziomu pokładu. Nie trzeba się nigdzie wspinać, nie trzeba nigdzie wchodzić. Tu mamy możliwość ściągnięcia żagla, nie wchodząc po schodkach. Schodek jest jeden. Ale generalnie praktycznie go nie używaliśmy. Nie trzeba było wchodzić do góry. Tak to wygląda. Bardzo fajne, wygodne miejsce dla załogi. Jest tu dość duży fok. I muszę powiedzieć, że na samym foku jednostka płynie nawet na słabym wietrze dość żwawo, czyli osiągaliśmy przy wietrze 15 węzłów, w granicach 5 węzłów prędkości. Taki jest widok na dziób, a teraz przejdę jeszcze na dziób. Wadą katamaranów jest to, że okienka, które są na burcie, są bardzo wrażliwe. I trzeba przy manewrach wszelkich, czy to w porcie, przed portem, przy wyjściu, przy wejściu do portu, czy podczas manewru nad żaglami, zamykać okienka, żeby ich nie połamać. To jest żelazna zasada. Tutaj siedzisko na dziobie, wygodne, fajne, do opalania się. Siatka również, ale stolików jak w Bali nie ma. Skrajnik dziobowy, czyli kabina skiperska. Muszę wam powiedzieć, że całkiem wygodna. Naprawdę jest tu sporo miejsca, nawet dla dużego skipera. Okienko z wentylacją, całkiem fajne. Na drugim pływaku natomiast jest umieszczona toaleta dla skipera. Pod tą deską jest toaleta, nawet jest schodek i nawet jest papier toaletowy. Muszę wam powiedzieć, nie korzystałem z tego i nie chcę mi się tam schodzić na dół. Musicie mi wierzyć na słowo, jak otworzymy tą klapę, jest pełna toaleta, nie elektryczna, ręczna, ale skipper zawsze może z niej skorzystać. Natomiast wali tu nowością. Zapach jest stoczniowy. W komorze lewej silnikowej jest boiler elektryczny. I są bezpieczniki. Cała tablica żywicza do bezpieczników. Są też akumulatory do rozruchowe. Czyściutki, nowy, przejechane 400 godzin. W prawej komorze silnikowej są baterie, które zasilają tak zwane serwisowe. I w
również urządzenie do ładowania z 230. Tak to wygląda. Czysto. Jeszcze sterociągi, linki. Patrzmy sobie na to. Tak to wygląda. Ok. Ponton. Nowy ze sztywnym dnem, porządny. Sześciokonnym silnikiem. Drabinka. Kompania. Fajnie, że ma dużo knag. Zwróćcie uwagę, na pływaku na dole jest knaga. Dobrze umieszczona. Tu knaga rufowa. Tu knaga rufowa. I na każdej burcie mamy. Na każdej burcie mamy. I na każdej burcie mamy knagi na śródokręciu. Porządne, mocne. No, oczywiście knagi dziobowe. Wszystkie knagi dobrze umieszczone, w przeciwieństwie do Saby 50, na której pływałem, gdzie knagi były na pawęży rufowej, pracowały na wyrwanie, a nie na ścinanie. Jeszcze fajne urządzenie, które pozwala na rzucanie kotwicy przez skipera ze stanowiska sterowniczego. Widać, ile metrów wydana jest kotwica, ile zostało rzucone. Jak wybieramy, widać, ile wybraliśmy kotwicy, ile zostało. Fajny patent. Niestety, teraz Wam tego nie pokażę, bo już silniki wyłączone. Musicie uwierzyć na słowo. Elba45, podsumowanie. Katamaran nie ma jakichś rewolucyjnych rozwiązań. Solidna konstrukcja Fondam Peugeot. Ma niezłe wartości nautyczne, dobrą prędkość na żaglach, jak również całkiem ładnie pływa na samym foku. Nawet dość ostro da się ustawić go na kursach ostrych. Prędkość na silnikach również całkiem zadowalająca, moc silników również wydaje mi się dość fajna. Wady. Według mnie brak żaluzji wewnętrznych jest dużą wadą. Brak zmywarki tego typu jachcie już w dzisiejszych czasach nie jest może dyskwalifikujący, ale byłoby fajnie, gdyby ona była. Kiepska widoczność dla skipera podczas manewru. Rzeczywiście przy parkowaniu tyłem bardzo mało widać lewego pływaka, trzeba naprawdę bardzo uważać na to. W tym egzemplarzu mieliśmy klimatyzację, która działała tylko w mesie. Trzeba przyznać, że jeżeli w samej mesie było chłodno, kiedy były upały, to jednak to zimne powietrze nie schodziło fajnie do kabin. Jeżeli ktoś chciałby mieć komfort, radzę raczej patrzeć za katamaranem, który ma pełną klimatyzację w każdej kabinie. Zaletą Elby45 to po pierwsze kran i pompa do wodza burtowy, tak jakby odpowiedź troszkę na brak zmywarki. Nisko umieszczony bomb, czyli łatwość i bezpieczeństwo po porządkowaniu grota. To jest bardzo ważna zaleta według mnie każdego tego typu katamaranu. Bomy nisko umieszczone z flybridge'a można fajnie porządkować i bezpiecznie przede wszystkim grota. Flybridge, sztandek duży, wygodny, znakomicie może tam leżeć, opalać się i odpoczywać wiele osób. Skrajnik dziobowy, w którym jest kabina skiperska. Kabina skiperska jest naprawdę całkiem wygodna. Okienko do wentylacji bardzo fajne. A co najważniejsze, przewidziane było przynajmniej w tym egzemplarzu również toaleta dla skipera w drugim skrajniku dziobowym. Mała, ciasna, ale własna. Nie trzeba korzystać z toalety w kabinie, gdzie śpią załoganci. Hydrauliczny układ sterowy całkiem nieźle działa w tym egzemplarzu. W przeciwieństwie do innych katamaranów typu Saba 50, tutaj czułem opór na płetwie sterowej, być może dlatego, że katamaran był całkowicie nowy i to był jego pierwszy dziewiczy rejs. Jeden wlew paliwa i jeden wlew wody. Też całkiem fajne, rozsądne rozwiązanie, czyli jeden zbiornik paliwa na dwa silniki. Jeżeli chodzi o elektronikę, no to już wiadomo, wszystko zależy od tego, jak armator
wyposaży jacht. Czy to będzie tak w naszym przypadku jacht, który posiadał również AIS-a, czy będzie miał radar. Normalnie elektronika standardowa, bez jakichś wielkich wodotrysków. Wszystko fajnie widoczne, bez najmniejszych problemów. I to właściwie wszystko, co można powiedzieć w skrócie na temat LB45. Naprawdę udana jednostka. Jeżeli podobają się Wam nasze filmy, zasubskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze. Niedługo zapraszamy na następną premierę. Pozdrawiam serdecznie.